Co jest najważniejszą rzeczą na świecie zaraz po młodszych siostrach? Zgadza się. Ptysie! Dawno, dawno temu w kraju czarodziejów, w lesie, gdzie nie było czarodziejów, żył sobie Masz. Ten nieposiadający absolutnie żadnych umiejętności magicznych młodzieniec o ilorazie inteligencji dżdżownicy ponad wszystko kochał ptysie. Koniec. A w sumie byłby to koniec, gdyby nie to, że magiczne społeczeństwo tępi wszystkich Mugoli. Nie umiesz władać magią? Nie masz prawa żyć. Za sprawą tych właśnie uwarunkowań, miłości do ptysiów oraz kilku innych niezwykle ważnych wydarzeń, które pozwolę sobie pominąć, Masz trafia do szkoły magii. Jak chłopak, który nie potrafi machać różdżką, zdoła przeżyć na czarodziejskim uniwerku? Za pomocą siły mięśni. Przyjaźni też, ale przede wszystkim mięśni. Zabierając się za Maszl, wiedziałam czego oczekiwać. I całe szczęście, bo anime ma tę cechę, że łatwo może widza zrazić. Nie jest to bowiem standardowa komedia, a parodia, za podstawy której posłużyły One Punch Man, Black Clover, Harry Potter oraz Miłość do ptysiów. Przygody niemagicznego półgłówka oraz to, jak brutalną siłą pokonuje oponentów i przeciwności losu, są przekoloryzowaną farsą, z której powinniśmy się śmiać. Powinniśmy, ale czy przedstawione wydarzenia zawsze są śmieszne? Spotkałem się z całą masą skrajnych opinii. Jedni piali z zachwytu nad genialnością i oryginalnością przedstawionych gagów. Drudzy pomstowali nad bezsensem i cringe'em wlewającym się z ekranu. Ja osobiście znalazłem się pomiędzy tymi dwoma obozami. Wielokrotnie odcinki strasznie mi się dłużyły, a gagi sprawiały, że ukrywałem z politowaniem twarz w dłoniach. By nagle cisnąć żartem tak krawędziowym lub całą ich serią, że musiałem pauzować odcinek, bo paraliżowało mnie ze śmiechu. Podsumowując, Masz jest parodią. Parodią wysoce specyficzną, przez co nie znajdzie ona zrozumienia u wszystkich. Dlatego nie mogę od tak beztrosko jej rekomendować. Najlepszym co mogę zrobić, to polecić wam seans pierwszego odcinka. Po jego obejrzeniu będziecie w stanie samodzielnie zadecydować, czy chcecie się pakować w ten absurd, czy też nie. Na koniec muszą jeszcze przyczepić się do grafiki. Jej poziom jest strasznie nierówny i czasami wygląda jak wykonana przez biedne studio, które zostało wynajęte przez jeszcze biedniejsze studio. I to na kredyt. Mówię w ramach ostrzeżenia. Na razie.